rusza pierwszy międzynarodowy wyścig kolarstwa Warszawa-Praga. 3 lata temu rozegrany został po raz pierwszy. Dzisiaj stał się największą imprezą kolarstwa amatorskiego w Europie. W roku 1948 wyścig rozgrywany był na 2 trasach równocześnie, z Pragi do Warszawy i z Warszawy do Pragi. Przez połowę Polski, przez bratnią granicę, przez pół Czechosłowacji prowadzi droga. I wyścig kończy się podwójnym zwycięstwem drużyny polskiej.